Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Volkswagena Passata w wersji CC z 2012 roku. Jest to auto z silnikiem dwulitrowym turbo o mocy 211 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KM Evo SkyDirect, czyli komputer typowo pod silniki z tryskiem bezpośrednim, bo taki tutaj mamy. I tak, pokażmy poszczególne elementy instalacji. I tak, na pierwszym planie widzimy reduktor z filtrem fazy ciekłej. Obok też mamy filtr fazy lotnej. W podszybiu mamy schowany sterownik instalacji gazowej, tutaj widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. I pod osłoną mamy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze Barracuda. No i widzimy pojedynczy montaż. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 11 litrów. Po montażu OPG mamy spalanie na poziomie około 12-13 litrów i do tego dochodzi do tryski benzyny. Czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 260 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG już będzie to tylko 290. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany w popiwniczce. Teraz wlew gazu, mamy podkład pod klapką, tutaj jak widzimy mamy dwuczęściowy wlew dokręcany i zbiornik. Zbiornik mamy w miejsce koła zapasowego, tutaj został zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 44 litrów gazu i zasięg blisko 370 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji KM Evo SkyDirect w tym konkretnym aucie jest to koszt 4900 zł i zwrot następuje po około 18 500 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.